Narto jest podpisem Adama Małysza za 8 tysięcy złotych, a w sumie ponad 21 tysięcy. To mistrzowski wynik akcji SALPS dla zachodniopomorskiego hospicjum dla dzieci. Uczestnicy turnieju siatkarskiego udowodnili, że pomaganie nieuleczalnie chorym dzieciom jest równie cenne jak trofea. Joanna Pfeiffer. Każda z drużyn dała z siebie wszystko. Grali nie tylko dla własnej satysfakcji, ale przede wszystkim dla dzieci z hospicjum. Staraliśmy się pomóc, kupowaliśmy losy, wpłacaliśmy pieniądze. Przyjemne, spożyteczne. Efekt akcji przerósł najśmielsze oczekiwania organizatorów. Odnieśliśmy sukces na wielu płaszczyznach i myślę, że było głośno o hospicjum. Była przy tym dobra zabawa, zebraliśmy trochę pieniędzy i to jest cudowne. Zaangażowanie i zainteresowanie sportowców zaowocowało już kolejnymi pomysłami. Wstępnie rozmawiamy o tym, żeby akcja była akcją cykliczną, prawdopodobnie o może odrobinę szerszym zakresie. Na koniec nie mogło zabraknąć oczywiście dyplomów i pucharów. Pierwsze miejsce zajęła drużyna Enei. Było też wyróżnienie specjalne dla najlepszego kibica, którym okazał się Mariusz Dobrowolski, były podopieczny hospicjum. Bardzo się cieszę, że coś takiego mogłem mieć. Jeszcze nigdy w życiu nie miałam czegoś takiego. Turniej pokazał, jak niewiele trzeba, aby na twarzach cierpiących dzieci mógł zagościć uśmiech. Szczecin, Joanna Pfeiffer. Organizatorom dziękujemy, gratulujemy i czekamy.